Więc proszę! Ho, ho, ho! Świetny Mikołaj! Kto to? Jaki ma wielki mur z prezentami! I ja się trochę z... No! Dasz Mikołajowi cześć! Byłeś grzeczny w tym roku? Byłeś grzeczny? O! Zobacz! Tak! Zobacz, jaki wielki prezent ma na ciebie świetny! Bardzo! Co się mówi? Dziękuję, tak! Pięknie! To nie wszystko! Co tam jeszcze jest? Pani Marto, pani była grzeczna? Nie gadajcie! Tak, byłam grzeczna! Dziękuję, Mikołaju! O, popatrz, panie Krzysztofie! Też byłeś grzeczny, ale żeby moc była z tobą zawsze. Dziękuję. Pani Joanno. Oje! Się zawinowało trochę. Co tam Joanna dostała? Ja uciekam dalej do innych dzieci, papa. Papa robił Mikołajowi. Papa! Dziękujemy! Papa! Papa poszedł Mikołaj. To był szybki Mikołaj. No, otwierasz? Mocno. Mama, pomóc? Ciągniemy mocno. Ja... Popatrz, to przyszedł! Wujek Seba! Wujek Sebastian przyszedł. Biegniesz? Przytulisz Mika? Czekaj, wujek, tu jest... Jaka koszulka! I jeszcze, co to jest? Tu chwyć. No, na stolik możesz położyć. Co to może być? Co to jest? Co to? Miś, to otwórz. Co to? Jojo, tak? Jacie, a tu jeszcze coś jest. Dziękuję. Otworzyć? Wow, ale masz samochód, Mikołaj. Zobacz, kto to tu jest. Gaśnica. Zobacz, tu jest pożar. Strażak. Wow, ale super. Popatrz, tutaj jest pies. Widzisz? Wow. I kaski, i syrena. No, ich możesz tak położyć, popatrz. Oni mogą stać. O, zobacz. Spróbuj. O, super. No, to możesz gdzieś tutaj dać też. Tutaj, dobrze. No, jeszcze jednego pana masz tutaj. No i super. Łops! Tak miało być? Tak chciałeś? Za każdym razem, gdy chcę wam pokazać nasz piernik, to wygląda on w ten sposób. Chciałam dać Mikołajowi z rana, bo on kocha piernika naszego. Ale Krzyś widzę, że już zjadł i został taki kawałeczek. Ale nigdy nie mogę wam go pokazać, ponieważ znika za szybko. No nie, 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 nie dla psa. Piernika. Pierniki. Krzyś poszedł odśnieżyć. Bo napadało nam znowu mega dużo śniegu, wszystko zrobiło się całkowicie białe. Jak z drzew już zszedł i były po prostu gołe drzewa, tak dzisiaj znowu stało się magicznie, gdy się obudziliśmy.
Bo z powrotem te drzewa są takie ośnieżone, bielutkie i ja kocham, jak tak drzewa wyglądają, bo wtedy nawet gołe drzewa wyglądają przepięknie. Nie wiem, czy wy też lubicie tą porę. Jest pięknie. Autko przygotowane. Proszę, ciacho dla ciebie. Lubisz to ciacho? No to zrobione. Nie ma taty. Tatuś odśnieża, wiesz? Będziesz tu z mamusią. No. Mam kliknąć ja? Mikołaj dostał od cioci Uli taką właśnie oto zabawkę. Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni ciociu Ulu. Bez przerwy tylko słyszymy ijo ijo. Od dwóch dni, trzech, nie wiem. Dni się zaczęły zlewać przez ijo ijo. Ja wracam do pracy. Pod osłoną nocy wpadłam na brilliant pomysł. Przestawiamy choinkę. Zwarta i gotowa do tego, aby przełożyć to stąd, tam. A czy ty jesteś zwarty i gotowy? Oczywiście, a ten tam będzie wyglądać lepiej. Nie, nie, zabieram to. Przejdzie to tam? Nie, zahaczy się. Może ja to wezmę. Ja się proszę o to od 4 dni! Ja sobie zasłony zepsuję! Nie, tyle roboty! Tyle roboty, ja się człowiek musi tyle naprosić! Coś nie prosiłaś mnie o to. Rozważaliśmy po prostu pomysł, a nie było, żebym ci to poruszyć mnie, żebym cię przełożył. Taka prawda. Po prostu się zastanawialiśmy, czy to jest dobry pomysł. Gdzie? Co, kochanie? Tam w lewo, a co tam jest w lewo? Mam sobie usiąść. No, a mama co, będzie sama tam robić? Muszę mamusi pomóc, nadzorować. Jak tak bez kierownika? Nie, 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 nie. Co nie, nie, nie? I co, tu jest lepiej? Sami ocencie, czy tak jest lepiej. No pięknie, kochani. O, teraz. Kurna, za małe są! Niech sąsiad widzi, jaką mamy ładną choinkę. To ją może dajmy na zewnątrz. A dajmy! Tutaj japa, tutaj japa. I tak będziemy siedzieć, co? Dobrze. Przekonałeś mnie, Mikołaj. O, i mamy się przykryć kocykiem, tak? O, tak. Dobrze masz kocyk? Przykryłeś nóżki? Tati. Tato i tacie też trzeba przykryć nóżki, tak? To czekaj, musimy to ogarnąć tutaj. O, tak. O, Mimiemu przykryjemy wszystko. Tati. Tata jest przykryty, Mimi jest przykryty. Wszyscy są przykryci. Koło kęci, koło kęci. Kęci, koło kęci. No i bardzo ładnie, tutaj wygląda ślicznie ta choinka. Nie stoi tak dziko, jak stała tam. Tam tutaj, jak moja siostra powiedziała, i to samo miałam wrażenie, że tak stała na przeczekanie, żeby... Jako tako. Dobrze, teraz już nie jest jako tako. Teraz jest pięknie. Teraz jest cudownie, wspaniale. Prawda, Mikołaj? Podoba ci się? To teraz jeszcze musimy kupić tu pomogę. Hej, mama! Hej, ja! Hej, ja! Hej, ja! Trójprzytul! Trójprzytul! Mama, chodź! Mama, chodź, usiądź, przykryj się kocykiem, przyjdź do nas. Dobra! Dobra! Mama tam biega. Mama coś zgubiła. Ciekawe, co ona zgubiła, jak myślisz? Masz pomysł?
Jak się pokazuje, że się ma pomysł? Aha! Muła. Mułę zgubiła, myślisz? Czyli muła to jest komórka. Nie, tak, muła. Nie, no komórki chyba nie zgubiła. Chyba coś innego. Bye bye. Dotarła do nas mamusia. O. Mimi jej dał koc. Tak? Dałeś mamie koc? Dałeś jej koc, żeby jej było ciepło, tak? Jesteś kochany. I co jest jej ciepło? Tutaj. Tutaj. Trzeba cię obciąć, kochanie. A my dzisiaj mamy w planach jeszcze, kochanie, zarezerwowanie hotelu, ponieważ idziemy do Warszawy w przyszłym tygodniu. Mucha tu była, ojej. I do Katowic na jarmark świąteczny, także takie są plany. Hejo, misiu. A pokaż mamusi, jak gra ci oczko. Jak ci gra oczko? No, włącz melodię na oczku, Mikołaj. No i teraz. La 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 la. La 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 la. Czapki Kevina. Moja siostra kupiła pierwsza. I dla nas trójkę kupiłam wszystkim czerwone. Także będziemy mieć na jarmark. Znajdziemy się zawsze. O ile pół jarmarku nie będzie chodziło w czapkach Kevina. Ale to by musiały być takie. To jest czapka Kevina, tak? No Kevin taką miał. Identyczną? No. Miki poszedł spać, a my zabieramy się za szukanie lokum na jarmark i na wyjazd do Warszawy. Chcieliśmy jechać w tamto miejsce, w którym byliśmy ostatnim razem w Warszawie. Taki apartament wynajmowaliśmy, był przepiękny. Z racji, że jedziemy też z moją siostrą ponownie, to chcielibyśmy, żeby każdy miał osobną sypialnię, ale niestety jest niedostępny, więc będziemy szukać dalej, bo nie co mamy mi się wyjścia. Nie podoba, bo on był zajebisty. Zajebisty. I miejsce było i wszystko było, tam było wszystko dobrze. Tam nie było minusu. No nawet już mówili, że moglibyśmy kupić taki apartament i w takim apartamencie mieszkać. Tam nie było minusu tego apartamentu. A teraz wyobraź sobie zimą, jak Warszawa zasypana, jak to pięknie wyglądało. No, może zadzwonię do niego. No nie wiem, czy by tak sobie ściemniał. Nie wiem, może chcę tam być w tym czasie. Może sobie odwołać ten czas. No. Co mi zależy? No chcesz, to zadzwoń. Spróbuję, no co mi zależy? Nic mi nie zależy. Dzień dobry. Z tej strony Krzysztof Tomaszewski. Myśmy kiedyś wynajmowali niedawno apartament u was w Warszawie. I tutaj widzę na Bookingu, że jest jakby niedostępny, tylko chciałbym wiedzieć, czy nie macie może go na Bookingu, czy jest naprawdę niedostępny. No on był duży, tak, on miał dwa pokoje osobne i salon. A macie tam więcej apartamentów, tak? Czy jak to wygląda? Zależy nam na dwóch sypialniach plus salon, tak? Dzień dobry, ja się nawet nie zdążyłam pomalować, ponieważ moja siostra ruszyła do ataku w naszym domu. Patrzcie, co tu się dzieje, tu. Nasza cała spiżarnia jest na wyspie wszędzie. I na stole, wszędzie właściwie. I to jeszcze nie jest wszystko. Tak, z racji, że dużo gotujemy, dużo testujemy i próbujemy, no to tak właśnie wygląda to wszystko. Moja siostra powiedziała, że to wszystko uporządkuje. Także. Postaram się. Tak, także to będzie. No bo potem, żeby nie było. Także to będzie miało ręce i nogi i będzie cieszyło oko i będzie funkcjonalne. Dziękuję, kochanie, za staty. O, tu jeszcze zapomniałam wam pokazać, że tutaj też są. To jest taka baza słoików. Może się przydadzą. Kochanie, zostaw słoiki. Akurat to jest najgorsze, co mogłeś sobie wybrać. Dobrze, ale to zostaje na razie tutaj, wiesz? Odłóż słoiczek. Tam. Dziękuję. Tam. Bardzo dużo słoików. Części tych słoików się prawdopodobnie pozbędziemy, bo... Tam. Lipa. Wszystkim po kolei. Jak leci? Tutaj się dzieje szałpał. Po kolei robić, żebyś... To ładuj co bądź, a ja i tak sobie tam układam. Nawet Krzyś został zaangażowany. A to jeszcze nie są wszystkie płyty. Mikołaj, mamusia cię prosi, zostaw słoiki. Tym się nie baw, to jest szkło. Wiesz? To rób dźwiga z czegoś innego. Idziemy otworzyć kalendarz adwentowy, okienko? Dobra, i tym się będziesz bawić. No już idziemy. Tu. Tu? Apa, apa.
Dobrze. Ciuciu. No, otworzymy i będziemy się bawić na dole, tak? Ijo, z drabiną. Fajne, to może gasić teraz pożary. Bierzemy to na dół. Idziemy się bawić, tak? Update sytuacji, ale nie wiem, czy chcę wam to pokazywać, bo to już się na, wiesz, do tych wszystkich filmów na Discovery, o zbieractwie na... No nie mów, masz wszystko ładnie posypywać kwestię ze złożenia. Moja siostra jest bardzo miłą osobą. Pokażę wam tą lepszą rzecz najpierw. Tu jest czysto. Znaczy, jeszcze musimy umyć, ale wyczyściłyśmy wszystkie półki. I to jest generalnie dość małe pomieszczenie. Żebyście sobie uzmysłowili, że ten schowek wcale nie jest duży. O! Au! No mówię, że nie jest duży, nie jest duży. Natomiast ja jestem mistrzem upychania. Może nie do końca pięknie to mam wszystko poukładane, ale upychać to ja potrafię. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pam 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 pam. Nie jestem z tego dumna, ale powiedziałam, że jak już robię coś, to na porządnie i dzielę się tym. Także teraz zabieramy się za segregowanie tych rzeczy. Znaleźliśmy bardzo dużo rzeczy, o których zapomniałam. Już, chodź kochanie do mnie! Na przykład zobaczcie, jakie znalazłam piękne osłonki na doniczki. Dzisiaj jadę do Action, kupuję czerwoną farbę i będę miała w końcu osłonki na te wszystkie rzeczy, na które mi brakuje osłonek. Ale ja sobie to tłumaczę, że to jest też dlatego, że my mieszkamy w takim miejscu, że czasami ciężko jest wyjechać, żeby coś zjeść i u nas zawsze będzie co jeść. Natomiast dodatkowo my kochamy gotować i ja kocham testować różne smaki i są tutaj na przykład rzeczy, które prawdopodobnie w większości domów nie ma. Pierwsze lepsze to jest otoki sezam, na przykład na pewno nie macie. Tutaj mamy, to tutaj mamy sos ostrygowy. Kto ma sos ostrygowy w domu, przyznać się? My kochamy chińskie jedzenie. Na przykład mam duży sos rybny. Widzicie? Także tutaj jest absolutnie wszystko z takich jakichś dziwnych rzeczy. To kupiłam zbyt dużo grenadyny, która wcale nie jest dobra. Ale zazwyczaj grenadyna zawsze była przepyszna, a ta jest beznadziejna. Za słodka jest. Tu na przykład tapiokę. O, tutaj mamy jakieś grzyby. Mamy glony suszone, które wyglądają jak farfosle do paczek, które dodaję, ale uwierzcie mi, że to, co dodaję do paczek, to nie są suszone algi. Wodorosty, przepraszam. No także, no, nawet mam egg home, no wszystko tu jest po prostu, wszystko, nie? Lecimy z update'em stanu rzeczy. Wyciągnęliśmy półkę, ponieważ jak wiecie z poprzednich vlogów kupiliśmy robota kuchennego. I on jest bardzo wysoki, nie mieści nam się w szufladzie, więc musimy zrobić miejsce w spiżarni na niego. A z racji, że jest taki wysoki, że nie mieści się w jednej półce, musimy jedną zdemontować. Krzyś się zabiera za demontaż, przyniósł sobie już cały swój sprzęt. Ukochany. Dodaję wam update, jak to aktualnie wygląda. My się z Asią zbieramy na zakupy, także tutaj jeszcze jest ciężko, ale stwierdziliśmy, że zajmiemy się tym po powrocie. Natomiast było warto, ponieważ... Czekajcie, wejdę. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wygląda. Nawet się robot zmieścił. Tutaj jeszcze myślimy o jakiejś szufladzie, żeby części z robota, które są tutaj, włożyć do szuflady nad robotem i dzięki temu zyskamy jedną półkę. I tu mamy całe nasze zapasy. Ja uważam, że trzeba rzeczy nazwać po imieniu, kochanie. To znaczy? Po prostu uciekacie. Nie, ja mam jeszcze ambitniejsze plany. Poddałyście się i uciekacie i zostawiając mnie z tym! Tak nic nie zrobisz, będziesz czekał na... No to... A tobie nigdy nie przeszkadzają takie rzeczy. No. Jedziemy. Plan jest, że jedziemy... Szybko załatwić, wrócić. Ale jedziemy do Action, bo muszę kupić baterię. Czerwony spray. Ty leginsy, no. Coś potrzebujesz z Action? Ciebie, z powrotem. Da się załatwić. Wyjechać dwójkę! Mikołaj nam się trochę rozchorował, trochę nawet bardzo go trzyma i dzisiaj naprawdę katar daje mu popalić, więc dlatego jedziemy w dwójkę, nie bierzemy chłopaków, chłopaki mają dzień mężczyzny. O, z tej perspektywy, w jednym czystym miejscu, tak. Jedziemy.